Ewangelia trzeciej niedzieli roku B dotyczy sprawy bardzo ważnej w naszym życiu – gniewu. W jaki sposób sterować złością w sposób odpowiedzialny, byśmy to my byli panami samych siebie i ludźmi, którzy wiedzą, jak się zachować, a nie przy pomocy gniewu, złości rozwiązywali konflikty w naszym życiu. Pan Jezus dzisiaj wyrzucił kupców ze świątyni, posługując się przemocą, sporządził bicz ze sznurków, w ogóle całą sprawę przemyślał, zastanowił się i wpadł w złości do budynku kościelnego, powywracał stoły, porzucał monety, wypędził woły, baranki i kazał się tym ludziom po prostu zastanowić. Nie czyńcie z domu ojca mego targowiska. W sposób odpowiedzialny posłużył się emocją złości, gniewu. Co przez to rozumiem? Pewne małżeństwo, znane z porywczego charakteru, on był furiatem, człowiekiem złośliwym, ona kobietą kłótliwą. Jednak żyli zgodnie, bez, no wiadomo, konflikty były, ale one nie przeradzały się w pożar nie do ugaszenia. Zastosowali pewną metodę, uzgodnili to wprost ze sobą, że kiedy jedno będzie złe w przepływie gniewu, to to drugie będzie milczeć, będzie spokojne. Ale kiedy to drugie będzie miało podobne uczucia, będzie chciało się kłócić, będzie złośliwe, niedobre, no to wtedy to pierwsze będzie tonowało całą dyskusję, będzie wyciszone. Dzięki temu między nimi nigdy nie dochodziło do poważnych sprzeczek. Może jeszcze od innej strony. Kronikarze podają, że Juliusz Cezar, wielki wódz, kiedy ktoś próbował wyprowadzić go z równowagi w rozmowie, sprowokować go do gniewu, mimo że złość nieraz była widoczna na jego twarzy, to jednak dopiero odpowiadał, kiedy w myśli wyrecytował cały alfabet łaciński i dopiero wtedy odpowiadał ze spokojem swojemu adwersarzowi. I pytanie, w jaki sposób ty posłużysz się gniewem w swoim życiu w sposób odpowiedzialny? Byś to ty był panem samego siebie. Jaką metodę użyjesz, by ten wewnętrzny żar, który nieraz się rodzi w kontaktach z innymi, uczucie złości, w taki sposób tym pokierować, by odpowiadać innym po zastanowieniu, w sposób roztropny i spokojny, byś to po prostu ty rządził sobą, a nie złość, gniew tobą. Pewien człowiek przysłuchiwał się sporowi, który prowadzili profesorowie w obcym języku, którego człowiek ten nie znał. Przysłuchiwał się z wielkim zainteresowaniem. W pewnym momencie podszedł do niego inny słuchacz i pyta się go, czy pan rozumie, o czym profesorowie rozmawiają? Nie, ja nie znam tego języka, nie wiem, o czym rozmawiają, ale wiem, który przegrywa w dyskusji. Który? Ten, który pierwszy traci nad sobą panowanie, który pierwszy wpada w gniew.